Chciałbym wam powiedzieć, że wiem coś więcej o zespole Mirzam, ale kompletnie nic nie wiem, bo w sieci nie ma żadnych informacji. Wiem natomiast, że wysłali mi płytę do sprawdzenia i nie jest to, wydaje mi się, pełny album. Mamy tutaj tylko 4 numery, więc chyba jest to raczej epka, ale powiem wam, że to jest kawał solidnego Gdańska. Płyta nazywa się Antidotum of Marasm i powiem wam, że nie wiem, co to może być za antidotum i czy antidotum może być takie właśnie granie, ale musicie tutaj sami zdecydować. Wspomniałem o Gdańsku, ale na samym początku płyty jednak tego Gdańska jeszcze nie ma. Ale wystarczy poczekać do połowy pierwszego numeru, żeby przekonać się, że wcale na tym kanale nie kłamię. Szybkie szwedzkie riffy, gęsta perkusja, przeplatańce growlu ze skrzekiem. Mi się podoba. Panowie z Mirzam lubią się też ze średnimi i wolnymi tempami i też zauważyłem, że przede wszystkim właśnie w tych średnich i średniowolnych tempach lubią dorzucać sobie takie czyste, podniosłe wokale. Czy to pasuje? No moim zdaniem tak, bo to też jest wyważone przede wszystkim w tych momentach, kiedy sama muzyka nie jest tak gęsta, kiedy muzyka jest dużo bardziej gęstsza, kiedy jest sporo blastów, to bardzo często te podniosłe wokale znikają i no, oddają miejsce właśnie często takiemu połączeniu growlu ze skrzekiem, takim bardziej black metalowym, kiedy one tam się przeplatają. Natomiast kiedy są te wolniejsze partie, no to lubią sobie chłopaki trochę podśpiewać. W takim bardziej podniosłym niż w samym melodyjnym, stricte z takimi prostymi melodiami, właśnie takim podniosłym stylu. Dwa pierwsze numery nie urywają mi jakoś specjalnie głowy, ale dwa kolejne już tak. I moje spostrzeżenie jest takie, że Mirzam dużo fajniej brzmi według mnie, dużo bardziej mi odpowiada w momencie, kiedy zaczyna się gonienie. No właśnie, gonienie za czym? Mamy tutaj często właśnie w tych dwóch kolejnych numerach szybkie, takie mocno szwedzkie gitarowe partie, mocno szybką perkusję, mocno wysunięte do przodu perkusyjne talerze. Ja w ogóle bardzo lubię takie do przodu wysunięte perkusyjne talerze, bo one nadają rytmowi większej prędkości. Przynajmniej takie sprawiają wrażenie. Więc no, w tych szybszych partiach Mirzam chodzi moim zdaniem zdecydowanie lepiej. Ostatni numer nazywa się Imponderabilia i nie wydaje mi się, żeby to był numer reklamujący i zapowiadający w jakikolwiek sposób podcast Karola Paciorka o tej samej nazwie. I znów w czwartym kawałku mamy takie szybsze, szwedzkie, black death metalowe tempa. I powiem wam, że moje skojarzenie na początku było Marduk z albumu Frontshrine. Oczywiście Marduk jest nieco cięższy, jeśli chodzi o brzmienie i o kompozycję, ale jednak w pewnym sensie takie właśnie odczucia miałem, odsłuchując tę muzykę. Czy to są jakieś inspiracje? No pewnie trochę tak, jednak nowe zespoły często inspirują się innymi starszymi kolegami i koleżankami i
biorą sobie te elementy, które im najbardziej pasują w ich muzyce i starają się przedstawić po swojemu. No powiem wam, że Mirzam może nie jest jakimś specjalnie oryginalnym zespołem, ta muzyka nie wybija się w żaden sposób niekonwencjonalnością i oryginalnością kompozycji, ale jednak czerpie z tych jakichś inspiracji znanych bardziej zespołów. Te ciekawe fragmenty przedstawia je w ciekawy sposób, no i w tych dwóch ostatnich numerach jest sporo szybkości, brutalności i niezłego Grzańska. Dla mnie jak najbardziej w porządku. Czy polecam? No generalnie tak. Nie wiecie, jakoś specjalnie mocno, bo nie ma tu na tej płycie niczego, co by jakoś specjalnie zaskakiwało, ale przede wszystkim jest to album jako debiutanckie wydawnictwo, które jest spójne i mam takie wrażenie, że muzycy wiedzą, co chcieli tutaj przedstawić, co chcieli zagrać i zrobili to po swojemu i zrobili to przede wszystkim spójnie i ciekawie. Dobrze się tego słucha. Trochę krótkie, dwa pierwsze numery, nieco gorsze od dwóch kolejnych numerów, ale w ogólnym rozrachunku jak najbardziej udane wydawnictwo, z którym moim zdaniem warto się zapoznać. Tyle ode mnie. Dzięki za podesłanie płytki dla zespołu. No i widzimy się niedługo. Trzymajcie się. Na razie. Bum, 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 bum.